wiem, co ma pływać, nie utonie. Dla dzieci, żeby nie miały we łbie pokiełbaszona, żeby się rozwijały w sposób normalny. Co któreś udaje się uratować? Zazwyczaj pomysły trafiają się znienacka. Najróżniejsze czynniki wpływają. To telewizja, to radio, to komuś się coś przyśni, albo coś się zdarzy takiego, że pomysł wpadnie do głowy. Pływanie na Beleczym. Świetna impreza, w której postanowiliśmy w tym roku wziąć udział. Będziemy pływać w pasztecie. Spróbujemy, czy nie utonie. Przyjechaliśmy tutaj tym samochodem, załadowaliśmy go na tratwę, no i mamy nadzieję, że dopłyniemy nim w to i we w to i jeszcze wrócimy do Białegostoku. Jeżeli nie, ponoć PKS kosztuje 16. W roku urzekło mnie zaangażowanie załóg, które zgłosiły się do tego 16 pływania na Byleczym. Te pływadła, które mnie najbardziej urzekły, to te, które wygrały. I zgodność komisji była tutaj bardzo duża, aczkolwiek dyskutowaliśmy długo i tak jak powiedział przewodniczący, dopóty nie wydyskutujemy wyników
zgodnych, nie wyjdziemy z tej gondoli. Prezentacja załóg w pływaniu na pyleczym w Augustowie rzeczywiście cieszyła się dużym powodzeniem. Mieliśmy około 30 załóg. Najciekawszą prezentację i to, co zrobiło największe wrażenie na jurorach, to prezentacja, która nazywała się U Pana Boga w Ogródku, bardzo dynamiczna, bardzo ciekawa. Widać, że organizatorzy włożyli sporo pracy w przygotowanie tego projektu. Następna sprawa, to co również zrobiło duże wrażenie, to byli piraci, kozielska perła, chyba z Kędzierzyna Koźla. Co więcej, rydwany. Również bardzo ciekawa sprawa, nawiązująca do pewnych tradycji historycznych, ale z bardzo ciekawą prezentacją przy trybunie głównej. To są laureaci 16 międzygalaktycznych zawodów w pływaniu na byle czym. Proszę bardzo, konkurencja już śpiewa 100 lat. Nawet konkurencja to docenia. Nie wiem, czy wam można wierzyć w te 100 lat. Jeszcze raz. Oni się troszeczkę spóźnią, bo ksiądz ich spowiada. Może tak być. Idzie ksiądz proboszcz po spowiedzi. Wszelki odpoczynek. To była niesamowita przyjemność patrzenia na to wszystko, co pokazali ci ludzie. Czuliśmy się jak w kolejnym odsłonie filmu i kręconego w Królowym Moście. Gratulujemy wam serdecznie. Tam było rzeczywiście wszystko. I pomysł na wykonanie tego pojazdu pływającego, jak i na prezentację pojazdu pływającego. Wielkie gratulacje kapitana. I to, że mieli taką wielką butelkę, nie oznacza, że tym nas przekonali. No i ksiądz już został prałatem. Widzicie, jak to łatwo załatwić? Panie burmistrzu, wyda, że jeszcze kadencję jedną wybierzę. Ksiądz już załatwia także pewne sprawy, które należy. Został prałatem. Prosimy o brawa! Wielki burmistrz się ostanie. Jeszcze raz wielkie gratulacje, duże brawa. Żeby to tylko mszalny nie był, dobrze? Bo to... No to krótkie kazanie może, moi drodzy. Proszę państwa, chcielibyśmy bardzo podziękować przede wszystkim przeciwnikom, przede wszystkim też organizatorom. Gąsiorowski! Inaczej miało być. Ja ostatni raz tutaj przyjechał. Ty co mnie dał? Czym ja dach pokryję? O taką blaszko?